Na co dzień byłem piłkarzem, lecz moje losy odmieniła wojna. Walczyłem mężny. Po kapitulacji wróciłem do domu. Latem 42 otrzymałem wezwanie do Wehrmachtu. Znalazłem się w sytuacji bez wyjścia. Mogłem zginąć na froncie albo w niemieckim więzieniu lub obozie. Walczyłem dla Niemców, mając wyrzuty sumienia. W 44 podczas bombardowań udało mi się zdezerterować i tak trafiłem do niewoli. Zostałem zatrzymany w niemieckim mundurze i skazany na rozstrzelanie. Ostatecznie uniknąłem śmierci. Jako jeniec wojenny zgłosiłem się do służby w polskich siłach zbrojnych. Po zakończeniu wojny wróciłem do Polski. Rzesza Niemiecka, narażona na najgroźniejszy dla niej kryzys rezerw ludzkich, zdecydowała się na gwałt największy. Oto w Polsce Zachodniej, przyłączonej wbrew prawu międzynarodowemu do Rzeszy, władze niemieckie wcielają Polaków w siły do armii.